jeśli przyjechali tam, mają czterech zawodników, to pewnie powinni to startować. Gregor Schlierenzauer tymczasem, były mistrz świata w lotach, który w tym sezonie w lotach niestety punktów jeszcze nie zdobył, a w sumie w Pucharze Świata dopiero 35. miejsce. Ale latać na nartach to on potrafi, co pokaże teraz także tutaj. Oj, niesamowicie. 250. Chyba podparty ten lot, ale ponad 250 metrów uzyskuje Gregor Schlierenzauer. I to mu sprawia wielką satysfakcję. Wykorzystał wiatr prawie 1,8 metra na sekundę. 253,5 metra. 253,5 metra, no, podparty ten skok jednak, lądowanie wyraźnie, to za chwilę pewnie powtórce zobaczymy. Dłońmi dotknął śniegu Gregor Schlierenzauer, ale odległość uzyskał rewelacyjną. No i natychmiast jury będzie reagowało. Za chwilę zostanie znowu obniżona belka startowa, a my jeszcze raz oglądamy. No ten przepiękny, bardzo długi. Tak, tak, no wyraźnie podparł, tutaj nawet podparł. nie próbował udawać, że nie podparł, no ale wynik piękny, 253,5 metra. No więc da się w Planicy za 250 metr polecieć, jak się okazuje, to jest odległość równa rekordowi świata. Ale prawie 1,9 metra na sekundę pod narty. Będzie miał dużo odjętych punktów. Oczywiście niskie noty sędziowskie. Mimo tego jest liderem. 214,5 punktu o 4 punkty.